Sandra Kubicka komentuje doniesienia o kryzysie w związku baronem / u mnie w życiu jest teraz ciężko, / W grudniu coraz głośniej zaczęło robić się wokół rzekomego kryzysu w związku Sandry Kubickiej i barona. Doniesienia te podsyciła sama celebrytka, publikując wideo z podsumowaniem minionego roku, w którym słowem niej wspomniała o ukochanym. Przypominamy, Sandra Kubicka podsumowała rok, niej wspominając słowem o baronie. Internauci zmartwieni, chyba już po miłości. / Pod napływem komentarzy sugerujących rozstanie, w okresie sylwestrowym Sandra postanowiła zabrać głos. Była jednak niezwykle oszczędna w słowach, zdradzając jedynie, że gitarzysta jest z nią w Zakopanem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Kwestię relacji z Alkiem postanowiła nieco rozwinąć podczas ostatniego wyjścia na ściankę. Udzielając wywiadu reporterce Jastrząb Post, eksmodelka dała do zrozumienia, że między nią a jej partnerem wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zasugerowała również, że wszelkie informacje o kryzysie według niej nakręcają wścibscy fani. Wydaje mi się, że ludzie by wręcz chcieli, żeby coś takiego się wydarzyło. Nie są w stanie się przyzwyczaić, że jesteśmy już ze sobą dosyć długo, więc to jest normalne, że na początku się ekscytujesz tą relacją, twierdzi Kubicka, dodając, jak reagują z baronem na pojawiające się w sieci na ich temat artykuły. Alek na pewno nie czyta tych artykułów, i raz na jakiś czas zajrzę, chociaż też kręcę głową. Bo ile można się z tego tłumaczyć? Przyszliśmy tu dzisiaj razem, ale nie wrzucamy siebie codziennie na Instagram, wyjaśnia. Okazuje się, że aktualnie sen z powiek spędza jej coś innego niż związek z muzykiem. U mnie w życiu jest teraz ciężko, nie ma to nic wspólnego z Alkiem, tylko w firmie się dużo zadziało i nie byłam na to przygotowana. Konkretnie w firmie cateringowej. Musiałam przejąć rolę prezesa. Na pewno jest to dla mnie nowe wyzwanie, zwierza się 27-latka i apeluje. Jeżeli ktoś myśli o założeniu biznesu w gastronomii, to serdecznie odradzam. Najgorzej jest z obsługą klienta. Na szczęście Alek jest w tej firmie, więc mnie wspiera, na koniec podkreśla, że może liczyć na ukochanego. Udało się jej rozwiać wszelkie wątpliwości. Myślicie, że fani duetu w końcu odetchną z ulgą?